Ten cykl gospodarczy charakteryzuje się bardzo dużą skalą wsparcia dla gospodarki ze strony polityki pieniężnej i ze strony polityki budżetowej. Niektóre szacunki mówią, że to wsparcie w skali globalnej było 2-3-krotnie większe niż po poprzednim kryzysie. Dlatego wiele aktywów odbiło się bardzo szybko po pandemii. To widać na rynku akcji, widać to również na rynku nieruchomości, widać to również na rynku surowców. Zwykle to odbicie jest późniejsze i daje miejsce na reakcję gospodarstwom domowym i takim indywidualnym inwestorom. Myślę, że w najbliższym czasie te klasy aktywów są obarczone dosyć sporym ryzykiem. Właśnie z uwagi na to, co powiedziałem. Natomiast wysoka inflacja oznacza, że prędzej czy później bank centralny podniesie stopy i prawdopodobnie może zrobić tych podwyżek więcej niż w tej chwili zapowiada. Doświadczenia niektórych krajów pokazują, że późne podwyżki kończą się tym, że trzeba gonić inflację większymi podwyżkami. Stąd też w perspektywie miesięcy bardzo mocno wróci atrakcyjność depozytów. Za pewien czas, za parę miesięcy, warto również zainteresować się obligacjami rządowymi. Ich rentowności bardzo mocno wzrosły w ostatnim czasie, co oznacza, że ceny spadły. Wkrótce, gdy będziemy mieli do czynienia ze szczytem inflacji, warto również zainteresować się obligacjami, bo to będzie koniec ich przeceny i wtedy ten instrument również będzie bardzo atrakcyjny.